o ile mi wiadomo, jedyny, jeżeli chodzi o nasz kraj. Piotr Harasim w barwach Warmii i Mazur, Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Innowacyjny Fundusz Sołecki, czyli nic innego jak dodatkowe pieniądze z budżetu gminy Dywity. Panie wójcie, powiedzmy, jak to działa. No rzeczywiście, innowacyjny, nowy, nietuzinkowy i w zasadzie, o ile mi wiadomo, jedyny, jeżeli chodzi o nasz kraj. Ponieważ to w naszej gminie taka formuła innowacyjnego Funduszu Sołeckiego została wymyślona i wdrażana, myślę, że z sukcesem już od 3 lat. Sam Fundusz Sołecki to jest fundusz, który został wprowadzony ustawowo w roku 2009. Polegało to na tym, że każda gmina, jeżeli miała ku temu przemyślenia, chęć działania, mogła wyodrębnić w swoim budżecie pewną część środków, którą to przeznaczała na jednostki pomocnicze, czyli sołectwa. Odbywało się to i odbywa nadal na zasadzie takiego algorytmu, że w zależności od tego, jak duże jest sołectwo, jak jest liczebne, tak określona pula środków jest wskazywana dla danego sołectwa na dany rok do wydatkowania. Chcieliśmy jakby zmotywować sołectwa do większego zaangażowania się w życie inwestycyjne gminy, ale także kultywować tę ideę rozwoju samorządu, społeczeństwa obywatelskiego, ale także samej zasady pomocniczości, która tu jest kluczowa. Naszą rolą jako administracji, czy to samorządowej, czy rządowej, jest właśnie pomaganie. Stąd też ta zasada pomocniczości. Działamy po to, by pomagać tym, którzy chcą zrobić coś dobrego. Na jakie środki mogą liczyć sołectwa? Jakie to są kwoty takiego dofinansowania? Już mówię. Filozofia jest taka, że jeżeli idąc zgodnie z tą zasadą pomocniczości, jeżeli sołectwo jest w stanie samodzielnie tak daną inwestycję, dane zadanie zrealizować na terenie swojego sołectwa, jak powiedziałem, jest 20 sołectw na terenie gminy, to my jako samorząd gminy powinniśmy to wspierać i pomagać, ale jakby nie wyręczać, tylko, tak jak powiedziałem, pomagać w realizacji tego zadania. I teraz filozofia jest taka. Jeżeli sołectwo przeznaczy w tym roku 50% środków ze swojego budżetu na inwestycje, to otrzymuje niejako bonus z budżetu gminy Dywity w wysokości albo 150% dodatkowego dofinansowania, albo 300% dodatkowego dofinansowania do danej inwestycji, którą wybierze, że ona jest istotna na terenie. Mieszkańcy sami mogą zdecydować. Dokładnie. To jest właśnie przekazanie decyzyjności dla mieszkańców. I teraz na przykładach. Jeżeli weźmiemy małe sołectwo, tak jak powiedziałem, które ma na przykład budżet roczny w wysokości 20 tysięcy złotych, to jeżeli przeliczymy tym systemem te kwoty, to sołectwo otrzyma na dany rok 50 tysięcy złotych, czyli mamy wzrost z 20 na 50. Natomiast jeżeli mamy sołectwo, które jest spore, duże, tak jak Dywity, Różnowo czy Kieźliny, tak jak powiedziałem, Fundusz Sołecki tutaj jest ten ustawowy w wysokości 65 tysięcy złotych, to jeżeli przeliczymy według tych algorytmów, o których wspomniałem, sołectwo może zyskać łączną kwotę 160 tysięcy złotych na swoją inwestycję. Czyli jakby z ustawowej wysokości Funduszu Sołeckiego w wysokości 65 tysięcy złotych robimy 165 tysięcy złotych w gminie Dywit. Na wybrane inwestycje. Na wybraną inwestycję. Przez samych mieszkańców. Tak, dokładnie. I to jest. I teraz ja w tym roku zaproponowałem sołectwom, że te 300% to będą te inwestycje, które będą dotyczyły drogi, energii czy też ogrzewania. Głównie chodzi o zmiany systemów na bardziej ekonomiczne, na przykład w sołectwach. I większość sołectw skorzystała z tej propozycji. Czyli jeśli inwestują 50% środków ze swojego funduszu, to otrzymują 300% dodatkowego wsparcia, jeśli są to te trzy obszary inwestycyjne, o których wspomniałem. Czyli jeżeli chcą zmodernizować sobie drogę,
na terenie sołectwa, chcą postawić lampy na przykład energooszczędne albo wytwarzać energię, która na przykład będzie odciążać rachunek sołectwa, jeżeli chodzi o zużycie w świetlicy energii, bądź też na przykład zmodernizować ogrzewanie z węglowego na przykład na pompę ciepła w sołectwie, co też generalnie wszystkim się opłaci. Sołectwa już zgłaszają swoje pomysły? Dokładnie. Jeżeli większość sołectw szła tym tropem 300%, chociaż nie wszystkie mogły się zdecydować w tym roku na te 300%, ponieważ także inne, że tak powiem, rzeczy były do ważne z punktu widzenia sołectwa. Na przykład oddajemy w Różnowie świetlicę, która będzie, czy w Ługwałdzie, czy w Różnowie. Są potężne inwestycje, jedna 2 miliony złotych, druga 3 miliony złotych. No i siłą rzeczy tutaj w tym momencie sołectwo chce wyposażyć te świetlice w sprzęt, w meble, w różne rzeczy, które są potrzebne. No i tutaj nie skorzysta z tego profitu 300%, no ale 150% to też kwota satysfakcjonująca. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli ten łączny fundusz sołecki, ten taki ustawowy w gminie na tych 20 sołectw, który ma wysokość około 800 tysięcy złotych, przeliczymy według tych założeń innowacyjnego funduszu sołeckiego, no to wyjdzie nam kwota prawie 2 miliony złotych, które mają sołectwa do swojej dyspozycji decyzyjnej, bo jakby tutaj jako wójt, jako rada gminy, czy też urząd nie wskazujemy, co jest dobre, to mieszkańcy mają wiedzieć, co dla nich jest najlepsze w danym sołectwie. Pomysłów nie brakuje, panie wójcie? Nie brakuje. Na wykorzystanie tych środków? Naszą rolą jako samorządu jest przede wszystkim jakby spojrzenie też na to, aby to wpisywało się ogólnie w strategię rozwoju gminy, w filozofię myślenia, prawda, o tym rozwoju. Także, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego problemu, jest dobra komunikacja między sołtysami, urzędem, mną i tutaj nie ma takich przedsięwzięć, które by trzeba było odrzucić, bo one nie zasługują na dofinansowanie. Nie, tutaj wszystko się układa bardzo dobrze i to jest fundusz, który wdrażamy już od 3 lat. Dostaliśmy nawet wyróżnienie z Polskiej Agencji Prasowej w ogóle za pomysł, bo jeszcze wtedy go nie wdrażaliśmy, ale on po prostu już jako pomysł zaistniał w przestrzeni medialnej, a po 2 latach, w 3 latach wdrażania, no mamy bardzo dobre efekty. Dużo dobra jest tych inwestycji i ja zauważyłem, że to są, owszem, kwotowo to nie są inwestycje na wiele milionów złotych, tak to najwyżej możemy mówić o dziesiątkach czy tak setkach tysięcy, jeśli już. Natomiast są to bardzo istotne inwestycje z punktu widzenia funkcjonowania danej społeczności lokalnej. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity, był Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv